Ja nie mam nic. Dzień dobry ludzie, ja jestem Pixel, a to jest kolejne Q&A, którego nie było już dawno temu. Miało być w zeszłym roku, ale nie wyszło, bo miałem wielką przerwę. Ale to jest wielkie Q&A, które zadałem wam na społeczności i teraz będę odpowiadał i telepię się jak podpuczony, więc zaczynamy! Razem będzie mi towarzyszył ten super duper pluszak Shadowa, bo tak. A więc Joanna White Rose pyta: ile Soników przeszedłeś od początku do końca? Albo prościej, ile z nich nie? To jest bardzo dobre pytanie, bo niektórzy by pewnie pomyśleli: ja przejść wszystkie Soniki, wszystkie, no trochę tak nie bardzo. Ale można by się zdziwić. Nawet sobie przygotowałem. Nie przeszedłem żadnych olimpiad, a to są tylko te, które mam. Więc żadnych olimpiad nie przeszedłem. Nie przeszedłem żadnych gier All-Stara. Generalnie Superstarsów od Sumo Digital, nawet Team Sonic Racing, akurat zapomniałem sobie wziąć, ale od Team Sonic Racing nie, do to Team Sonic Racing nie przeszedłem sobie żadnej z nich. Sonic Colors na DS-a. Tak patrzyłem na tą moją kolekcję i tak ogarnąłem, że nigdy nie przeszedłem tej gry. Na emulatorze tylko tam do połowy doszedłem, ale poddałem się. Już mi się nie chciało, ale no, nie przyszedłem nigdy Colors na DS-a. I coś, co pewnie ludzi nie zadziwi, bo często o tym mówię na streamach, ale Ridersów żadnych nie przeszedłem. Nie kręcą mnie gry wyścigowe, więc po prostu nigdy jakoś nie przeszedłem tych. Mam nadzieję, że to nadrobię na streamach kiedyś, ale no, Ridersów nigdy nie ruszyłem. I jeszcze nie mam tu tego, ale większość gier na Game Geara, jedyną jaką przeszedłem tak autentycznie, to chyba Labyrinth i Blast. Nie przeszedłem nigdy żadnej innej gier z Game Geara, bo tak, czy tam Master System, jak to woli, to w zasadzie są te same gry, tylko jedne wersje są bardziej grywalne niż drugie. Planujesz splatynować wszystkie Soniki? Z platynowaniem Soników jest o tyle, że ja mam przerobione PS3, to jest coś, co kilkanaście razy na streamach podkreślałem i dlatego nie platynuję Soników na PS3, bo najzwyczajniej w świecie to by mi się nie opłacało, bo i tak nie mogę zsynchronizować trofeów. Ale wszystkie na PS4 poza Team Sonic Racing mam splatynowane i planuję kiedyś zrobić na 100% wszystkie, więc kiedyś może mi się wreszcie uda przynajmniej Unleashed Generations i Sonic 4, bo to są chyba jedyne, które mają platyny. Ale nie ukrywam, że pewnie Adventure 1 i Adventure 2 może się ogarnie też. Trzy ulubione 3D i retro gry Sonica. Z moimi ulubionymi grami 3D jest to różnie. Wiem, że mówiono, że 3, ale dam trochę więcej. To się generalnie dużo zmienia, bo albo mi się po prostu coś uwidzi innego, albo najzwyczajniej w świecie w danym momencie mam humor na co innego, więc jestem bardziej subiektywny, żeby wybrać to zamiast czegoś innego. Ale tak można powiedzieć, zaczynając trochę od najnowszych rzeczy, no to Sonic Frontiers to zdecydowanie jest gra Sonica, w którą póki co najwięcej godzin daję. Często sobie ją włączam po prostu dla fanu, co w dzisiejszych czasach dla mnie jest rzadkością. Sonic Frontiers zdecydowanie jest obecnie tak blisko topki zdecydowanie. Shadow the Hedgehog to raczej chyba wiadome, że uwielbiam tą grę. Jak dużo ma wad, to po prostu uwielbiam ją przechodzić. Sonic Heroes głównie z nostalgii, ale uwielbiam ją sobie przychodzić, że praktycznie przychodzą ją co rok. Jest to mój taki rytuał. No cóż mogę powiedzieć, jestem zaślepiony nostalgią może, ale uwielbiam ją przechodzić sobie od czasu do czasu. I to jest taka dodatkowa gra, bo zawsze muszę to zaznaczyć, bo mało ludzi najzwyczajniej w świecie wie o istnieniu tej gry, a co dopiero o tym, że ją uwielbiam. Sonic Rivals 2. Sam fakt, że po prostu, że uwielbiam PSP, więc to już jest dodatkowy atut, więc Rivals 2 to jest jedna z tych nielicznych gier Sonica,
które po prostu siedziałem i stuprocentowałem religijnie, można powiedzieć, bo praktycznie codziennie jakiś progres musiałem robić i po prostu uwielbiam tą grę. Chrzanić bossa w dżunglowym poziomie, walić go na wszystkie możliwe sposoby, ale poza tym to ta gra jest świetna. Ta gra jest świetna po prostu. A z retrogami Sonica jestem dosyć różny, można powiedzieć. Zdecydowanie to jest raczej wiadome, ale Sonic 3 & Knuckles, nie mam oryginalnego, mam wersję PC-tową, ale no. Sonic 3 & Knuckles jest mega, po prostu topka gra Sonica. Mam nadzieję, że wreszcie pobije Superstars go, bo trochę kiepsko mi mówić, że to jest lepsze od Mani. Ja się będę o to kłócił, ale Sonic 3 & Knuckles jest dużo lepsze od Mani. Głównie przez ilość poziomów, ilość oryginalnych poziomów i po prostu też nostalgia, bo ogrywałem to na Sonic Mega Collection Plus, więc po prostu Sonic 3 & Knuckles dla mnie wszystko wygrywa, jeśli chodzi o retro gry Sonica. To może być nietypowy dosyć wybór, ale mam też nostalgię dla Sonic 3D Blast. Nie wiem, bardzo lubię tę grę, po prostu z jakiegoś powodu. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś naszła pora, że dostanie jakiś remaster czy coś, ale po Sonic Origins to już raczej nie jest możliwe, więc no, po prostu utknąłem z wersją PC-tową, może kiedyś Saturnową i zdecydowanie wersją Mega Drive'ową w Mega Collection, ale no, to jest super gra, mi się wydaje. Znaczy jest dziwna, jest mało się gra w nią jak w Sonica, ale jest przyjemna, według mnie. I trzecią grą, jaką niestety nie mam fizycznie, ale teoretycznie mam, Sonic Labyrinth. Wiem, że dosyć to jest nietypowy wybór, bo już tym bardziej, bo najczęściej ta gra jest hejtowana, ale tu znowu przychodzi nostalgia. Ja do tych retrogierek bardziej po prostu cechuję się nostalgią, więc Sonic Labyrinth jest dziwny bardzo i zdecydowanie nie powiedziałbym, że jest to dobra gra, aczkolwiek przyjemna bardzo. Powiedziałbym, że jest to taka gra trochę relaksacyjna, że po prostu trochę taka dobra do speedrunu, że po prostu jak się już raz ją przejdzie, to wie się co robić. Najzwyczajniej w świecie tak trochę autopilot wchodzi, więc dobrze jest się tak relaksować przy tym. Nie mam innych argumentów poza tym. Czy zrobisz kiedyś filmik z pokoju gracza? Kiedyś miałem filmik z pokoju gracza i problem właśnie z takimi filmami według mnie jest taki, że najzwyczajniej w świecie nie są interesujące, według mnie przynajmniej. Problem jest też taki, że to, co w zasadzie widzicie tutaj na kamerce, to jest większość mojego pokoju. To jest praktycznie połowa mojego pokoju, druga połowa nie jest ani trochę interesująca, bo jest tam tylko telewizor, biurko, cała kolekcja Sonica, więc nie ma tam nic za bardzo jakby interesującego, przynajmniej według mnie. Jeśli już miałbym robić pokój gracza, to jak gdzieś bym się przeniósł najzwyczajniej w świecie. Jest szansa, że mogę mieć trochę większy pokój, więc może wtedy jak się tam urządzę, albo jak się, nie wiem, wyprowadzę gdzieś dokądś, to może wtedy unboxing mieszkania. Jak już zdam studia i będę super duper człowiekiem w rynku pracy, to zrobię unboxing mieszkania, bo będę mieszkał w pudle. Czy masz jakieś nieoryginalne gadżety z Sonica i planujesz je sprzedać? Mam dwa nieoryginalne gadżety z Sonica, przynajmniej z tego co mi wiadomo. Czy mnie oskamowali, to już inna sprawa. Jedną widać w każdym chyba filmie już, więc ta statuetka Sonica jest nieoryginalna, kupiłem ją z AliExpress, ale wygląda fajnie i mi się podoba, więc nie mam zamiaru jej sprzedać. Mam jeszcze wisiorek z oryginalnym Movie Sonikiem, to też jest kompletny szajs chiński, ale po prostu można zauważyć, że lubię tego gościa trochę, więc po prostu zostaje. Oprócz Sonica i Shadowa, jakie masz trzy top postaci z uniwersum Sonica? Moimi top 3 postaciami to jest, powiedziałbym, że Blaze, w gruncie rzeczy żeńskim Sonikiem, tylko tak trochę bardziej z powagą Shadowa, więc tak to jest takie trochę oszukanie, bo po prostu wziąłem kogoś, kto jest i Sonikiem, i Shadowem w jednym. Whisper, nie wiem, lubię po prostu tajemniczość, po prostu wilki są cool, więc no. Infinite, bo jest według mnie bardzo zabawną postacią. Trochę bardzo jego potencjał został zaprzepaszczony, ale generalnie lubię Infinite. Wait, Blaze, Whisper, Infinite.
Wydaje mi się, że mam typ. Wymień danie i wypieki, jakie umiesz zrobić. Brownie robię bardzo dobry. Tak, to tak. I to mam potwierdzenie od samego Dark Archona, więc jest super, że robię dobre brownie. Czy będzie kiedyś seria kulinarnych filmów? To jest bardzo dobre pytanie. Mam taki głupi pomysł, żeby zrobić coś takiego. Biorąc pod uwagę, że wychodzi oficjalna książka kucharska Sonika, chciałbym nakręcić kilka filmów, jak próbuję zrobić niektóre dania. W szczególności chili dogi, wiadomo, ale tylko z tego głównego powodu, że przez te 20 lat, no w sumie to już bardziej 30 lat serii, Sonic miał aż 3 przepisy chili dogów, więc chciałbym zobaczyć, jak przez te kilka lat różnicy, nazwijmy to classic adventure i modern tych chili dogiem, jaka jest różnica między nimi, jak różne osoby opisują oficjalne chili dogi Sonika, jakie jest porównanie między nimi. Czy wybierasz się na koncert do Niemiec? Do Niemiec po prostu najzwyczajniej w świecie się cykam jechać. Jakby to było może jakąś grupą tak zorganizowaną, to może jeszcze, ale najzwyczajniej w świecie się boję, więc nie mam jakby zamiaru. Szkoda. Mówię, może jak będą w Czechach, to może coś ogarnę, ale bardzo bym chciał na tą symfonię pojechać, ale no niestety, no Sega dała dupy z lokacjami. Co się spodziewałem, bo zawsze to jest tak, że wow, tur światowy w Ameryce, okej. Tur światowy w Europie, no 3 kraje może. Wow, tur światowy w Japonii, no. Więc no mówię, no, jak zwykle to jest takie danie dupy. Szkoda, że nie traktują Europy tak poważnie jak Ameryki, ale no cóż zrobić, no, mam nagrania przynajmniej z symfonii, więc chociaż tyle. Madeleina Zło, Madzia pyta, jak się zapatrujesz na kolejny batch Sonic Prime? Sonic Prime sezon pierwszy, czyli te pierwsze 8 odcinków, generalnie mi się podobał, więc z teaserów jestem pozytywnie nastawiony na patch drugi. Jeszcze nie widziałem, nagrywam to w dzień po premierze, jeszcze nie widziałem, więc prawdopodobnie dzisiaj się za to zabiorę. Ale jestem pozytywnie nastawiony, szczerze powiedziawszy. Więc wyczekuję tego, aż wreszcie zobaczę to. Jeśli już kupisz Dreamcasta, to jakie gry poza Sonic chciałbyś na nim ograć? Na Dreamcasta jest całkiem sporo gier, które chciałbym ograć. O ironio, większość z nich to są ulepszone wersje gier z PS1. Znaczy no nie do końca, ale no Rayman 2 to zdecydowanie chciałbym wreszcie tą wersję Dreamcastową ograć. Spidermana, 102 Dalmatyńczyki. I chciałbym też takie klasyki Sega jak Space Channel 5 ograć, Crazy Taxi. No to zdecydowanie takie dwie największe. No tak z głowy generalnie wymieniam, więc no pewnie by się coś jeszcze znalazło, ale no tak, to takie główne tego. Ender Spółka. Planujesz zrobić film ze znajomymi kiedyś w przyszłości? Generalnie ja na kanale bardziej się teraz próbuję, jakby to powiedzieć, skupić na sobie. Średnio mi to wychodzi, ale staram się jak mogę. Ze znajomymi, no cóż, no planuję z Pomidorem kiedyś ograć Portala 2 wreszcie na streamach i planujemy to zrobić już 7 miesięcy. ale mówię, może kiedyś, bardzo bym chciał Superstars ograć. Raczej nie na premierę, no bo premiera jest w jesieni, no to już mi się zacznie szkoła. No i pewnie wszyscy będą w robocie, ale fajnie by było ograć tak parę osób Sonic Superstars. Czy masz kontakt dalej z Gnidelem? Ja wiem, że z Gnidelem jakby nie nagrywam za dużo, ale no generalnie nie wiem, nie, jestem słaby w utrzymywaniu kontaktu. Zresztą, nie wiem, zapytajmy się go po prostu.
Agix pyta. Pixel, czy w przyszłości po zdobyciu wszystkich gierek ze Snoka, to od razu tutaj przerwę, że generalnie wydaje mi się, że to się nigdy nie stanie. Jest jak muszę jakby tutaj jakby być, jak to powiedzieć, dosyć realistyczny. Nigdy raczej wydaje mi się, że tak się nie stanie, chyba że autentycznie odniosę jakiś sukces finansowy, wygram w Totka i będę mógł wszystko kupić, albo ewentualnie jakąś dobrą pracę znajdę i o, mogę sobie pozwolić, kurde, na wydanie 1000 złotych na grę sprzed 40 lat, bo jakiś Janusz se stwierdził, hu hu hu, stara gra na starą konsolę, to teraz zbije majątek, hu 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 hu. No, wydaje mi się, że to się nie stanie, ale chcę jak najwięcej zebrać. Będziesz dalej planował zbierać, czy może coś innego będziesz tym razem, nie wiem, na przykład konsole czy inne stare gry. Plan jest też na konsole, może nie wszystkie, bo najzwyczajniej w świecie na większość rzeczy mnie nic nie interesuje. Konsole, na które wyszedł Sonic, to na pewno, bo chcę ograć wszystkie Soniki na oryginalnym sprzęcie, więc to raczej jest wymagane tak troszeczkę. Więc bardzo bym chciał to, a czy jakieś inne stare sprzęty, to raczej nie. Konsole Nintendo mnie nie interesują, w sumie to tyle. Jakieś Atari czy inne duperele, to też mi tak koło dupy lata, więc wiem. Ja tylko jakby zbieram coś, co mnie interesuje. Bardzo bym chciał kiedyś, jeśli chodzi o inne stare gry, no to wiadomo, raczej wiadomo, co jeszcze lubię, więc jeśli już, to chciałbym wszystkie gry Spyro zebrać. Już nie tak przerąbanie jak Sonika, że o, wszystkie platformy, wszystko w ogóle. Tylko no zdecydowanie po prostu przynajmniej wszystkie gry Spyro, a jak nie to, to przynajmniej wszystkie gry Spyro, jakie wyszły na konsole PlayStation. To tak, to zdecydowanie bym chciał zrobić. Jaki posiadasz mecz Sonika? Pluszaki, ubranka, statuetki, kubki. Ja nie mam nic. A tak na serio, to nie mam jakoś, no, jest trochę tego dużo, wiem, dużą część widać tutaj, ale zamieszczę zdjęcie półki, która jest nad kamerą, więc będzie można widzieć, no jest tego sporo, mam parę figurek. Nie jestem jakimś wielkim kolekcjonerem figurek, bo najzwyczajniej w świecie mnie aż tak większość nie interesuje. Ale jak coś ładnego zobaczę, jest tanie, no to sobie mogę. Ewentualnie mam obsesję na punkcie filmowych rzeczy, więc, bo te przeważnie są limitowane. Dosyć ciężko je później zdobyć, bo większość ludzi po prostu nie widzi wartości w tym, że... O, okej. Okay. Znaczy większość ludzi po prostu nawet tego nie kupuje, więc to już jest taki duży problem, że już i tak mamy mały jakby zasób wzięcia tego, więc później myśleć, że to się kiedyś pojawi znowu, jest małą szansą najzwyczajniej w świecie, więc z filmowymi rzeczami mam obsesję, więc prawdopodobnie do kolekcji też zostaną dodane kubki z Sonika 3, ale no, mówię, jakby się coś spodoba, to biorę. Niekoniecznie często mi się to podoba, więc najzwyczajniej w świecie zostaje. Ale no. Parę, nie wiem, koszulkę i mam sweter Sonika i to jest mój oryginalny merch Sonika i w sumie tyle. SonicFandub.pl. Ciekawe, czym się interesuje ten człowiek. Od kiedy interesujesz się serią Sonic? Jaka była twoja pierwsza gra, jaką zagrałeś z tej serii? Moje zainteresowanie Sonikiem sięga dalej niż moja pamięć, najprawdopodobniej. Bo pierwsze moje wspomnienie z Sonikiem to jest Sonic X, więc musiałoby to być coś koło 2004 pewnie, więc no już będzie 19 lat prawdopodobnie mojego zainteresowania tą serią, może trochę dłużej. I moją pierwszą stycznością, no jak już wspomniałem, najprawdopodobniej było Sonic X, ewentualnie Sonic Świąteczna Przygoda. Choć wydaje mi się, że to raczej było właśnie Sonic X, później Świąteczna Przygoda. I jeszcze później, wiadomo, Underground. Ale jeśli chodzi o grę, to tu nie jestem do końca przekonany. Jestem
jestem w 98% pewien, że najprawdopodobniej to było Sonic Heroes. Najprawdopodobniej to było Sonic Heroes, ale jest też równie duża szansa, że było to Sonic 1 z Sonic Mega Collection Plus. Z czystego powodu, że z jakiegoś powodu zawsze miałem oryginalne Sonic Mega Collection Plus. Heroeski nie miałem oryginalnych, ale je miałem. Więc nie jestem do końca pewien, co było pierwsze. Jeśli miałbym obstawiać pieniądze, to raczej bym chyba postawił na Mega Collection Plus. Właśnie z czystego powodu, że jest to w oficjalnym pudełku, więc wydaje mi się po prostu, że było to po prostu kupione w sklepie, bo było, zamiast, nie wiem, kupione na bazarze, czy po prostu spiracone i nagrane na płytę. Więc jeśli miałbym postawić pieniądze, to raczej by to było Mega Collection Plus, bo to też była budżetowa bardzo... kolekcja już raczej wtedy, niż Heroeski, więc... Jeśli miałbym obstawiać, to właśnie Mega Collection Plus. Jeśli nie miałbym obstawiać, to raczej bym powiedział, że chyba to Heroeski będą. Więc... To by w sumie było tyle z pytań. Było bardzo, że tak powiem, zwięźle i na temat. Jeśli chcecie zadać jakieś inne pytania, bo możecie to zrobić tutaj, albo też na społeczności jakoś zadawać pytania. Jestem bardzo skory i lubię gadać. Do tego, więc może takie Q&A będą częściej, jeśli ludzie będą chcieli, więc to jest takie trochę testowe. Materiały się pojawią, pracuję nad nową serią materiałów, więc wyczekujcie tego. Teraz trochę jak są wakacje, to może bardziej się za to wezmę, bo jestem bardzo zajętym człowiekiem, więc nic nie obiecuję, ale mam nadzieję, że przynajmniej pojawi się jeden odcinek z tego za niedługo. Ale cóż, to by było na tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!